O, nasz bohater miał koszmar. Okej, to nie jest dobry. Strach i przerażenie. Kurde. Ale musimy zapalić. To było stresujący koszmar. Naszemu bohaterowi się śniło, że w czasie snu zaatakowały go zombie, powiedzmy. Okej, tylko minus jest taki, że nie możemy zasnąć teraz. Wiecie co? Ugotujmy sobie coś. Ugotujmy sobie do lodówki i... Chociaż nie, na ciepło byłoby lepsze, nie? Rzeczy. Mam tabletki uspokajające. A właśnie na sen. Czy on na senne? Uspokajające są na stres. Już stresu nie ma w tej chwili. To, czego bym potrzebował, to... Okej, kolejna rzecz. Zmieńmy spodnie, bo mamy, kurde... Czyste. Okej, mamy też pralkę. Kurde, pranie. A zróbmy pranie. Jeszcze nigdy nie robiłem prania w tej grze. Czyli, żeby zrobić pranie, musimy tu włożyć... Wrzućmy tą bluzę. Wszystko wrzućmy. Adidasy. Skarpety. Sobie wszystko wrzućmy i wypieszmy. Czyli jedyne, co muszę zrobić, to wrzucić. Wrzucić też mydło. I włączyć to. I to chyba wystarczy. O, też umyć się musimy, widzę. Też te dobrej jakości spodnie odłóżmy gdzieś tam do szafki. W góry, w sypialni najlepiej. Też możemy wyczyścić teoretycznie ściany wybielaczem. Ale nie będziemy się w to bawić na razie. Plecaku. Ja nie wiem, jak długo czekać na to. A umyjmy się w międzyczasie. Przynajmniej coś zrobimy pożytecznego. Przeczytaj 100 lat. O, tak. Dobra. Szybko poszło. Ta pralka teoretycznie troszkę hałasu robi. Okej, to troszkę poczekamy. Tak więc poczytajmy sobie, moi drodzy, stolarstwo poziom pierwszy, bo mamy... Nasza postać czyta wolniej niż zwykle, czyli to potrwa dość długo. Też o 6. Okej, jest program telewizyjny. Zobaczmy, możemy się czegoś nauczyć. Gdyby to było stolarstwo, to by było idealnie. Okej, gotowanie może być. A, dobra, samo się wyłączyło, spoko. I mamy program o gotowaniu, świetnie. I kolejny poziom. Okej, za darmo wskoczył kolejny poziom. Tak, gotowanie poziom pierwszy, uprawa roślin też po programie telewizyjnym. Nam wzrosło do pierwszego poziomu, czyli naprawdę spoko. I mamy chyba czyste ubrania, tylko kurde mokre w tej chwili, nie? A, nie ma suszarki. Okej, jak ja mam to wysuszyć? Nie ma tu linek. No, weźmy to wszystko. Dobra, poczekamy. Dobra, będziemy w domu. Być może ja nawet pójdę spać. Kurde, nie wiem. Walnąć to na podłogę jedynie mogę. Tu nie ma suszarki. Mam nadzieję, że wyschnie na podłodze. Nie wiem. To wszystko t-shirt. Okej, wiecie co, ja chyba się położę jeszcze. Bo spaliśmy bardzo mało i gdzieś tak dosłownie o 12 naszemu bohaterowi może zachcieć się spać, co nie jest idealne. To więc miejmy nadzieję, że położymy się. Zresztą, o, budzik możemy sobie nastawić, możemy to kontrolować, czyli pośpimy gdzieś do 11. Okej, ja nawet nie potrzebuję w sumie budzika w ekwipunku, ale dobra. Okej. Śpi. A nie, nie nastawiłem budzika. Jest nastawiony? Budzik.
wysyłać zombie. Okej, nasz bohater obudził się o 10. Może już jest wyspany. Dobra, wyłączmy ten budzik. I ja go nie potrzebuję. Weźmy go, a niech leży sobie przy łóżku w sumie. Nie wiem, może się kiedyś przyda. Dobra. Zobaczmy, jak tam ubrania. O 12 będzie program telewizyjny, który chciałbym obejrzeć, bo to być może będzie... Okej, suche, dobra, świetnie. Czyściutkie, czyściutkie ubrania. To mi się podoba. Okej, bez kaptura. Okej, zobaczmy na zewnątrz, bo ja słyszę zombie. Mgła. Co nie jest dobre, pola widzenia troszkę ograniczone. Okej, te zombie chyba migrowały sobie po prostu. Okej. Ha, teraz pytanie. Ja chyba zacznę fortyfikować, ale zróbmy sobie obiad najpierw. Czyli tak, zobaczmy, czy mam jakąś patelnię, czy coś takiego. A, musimy mieć, kurde, patelnię. Albo garnek. A, kurde, nie ma tu nic takiego. Dobra, to idziemy do sąsiedniego domu. Złupić sąsiedni dom. Potrzebujemy jakiś, kurde, naczyń do gotowania. Zobaczmy tu. Otwarte okno, czyli byłem tam chyba? Upewnijmy się, że tu nie ma zbyt wielu zombie w okolicy. W wiadrze zrób zupę. Okej, tu jest zombie. Zobaczmy, czy jest otwarte. Tak, okej. Dawaj tu. Okej, tam jest tam więcej na pewno. Tu jest pralka i suszarka. Dawaj tu. Do budynku, nożyczki. Czy nożyczki się przydadzą do czegoś? Właśnie tego nie wiem. Ale weźmy. I zobaczmy, co my tu mamy. Okej, widzę, że naczynia są jakieś. Okej, jest garnek, jest rondel. Świetnie, bierzemy to. Jeszcze jeden. Patelnia jeszcze by się przydała. Cukier, okej, to jest składnik do gotowania. Bierzemy takie rzeczy, bo teraz... Tak, bo normalnie cukru samego nie można zjeść, ale można wzbogacić... danie, kalorycznie, dodając tego. To jest naprawdę spoko opcja. Tu na tej szafce kolejne nożyczki. Otwierasz do konserwów mamy. W sumie jedna miska może się przydać, bo moglibyśmy płatki jakieś śniadaniowe sobie zjeść z mlekiem, gdyby było. Lodówka, zamrażalnik, nic. Okej. Dobra, zacznijmy łupić te wszystkie okoliczne domy, moi drodzy. Wszystkie domy w tym osiedlu chciałbym złupić. Okej, tu nic. Okej, książki może jakieś? Są zasłony. I możemy potrzebować materiału do innych rzeczy, czyli zdejmijmy obydwie zasłony. Miski, żeby ramen sobie zrobić. Tak, tak. Okej, program telewizyjny za chwilę. Włączmy chwila przerwy na telewizję. Life and Living. Usiądź. No, dawać. O, stolarstwo! Wow, oby pierwszy poziom wskoczył. Byłoby idealnie. Jest, przyrasta, przyrasta, przyrasta. Jest! Pierwszy poziom, świetnie.
Do robienia beczek na wodę potrzebujemy chyba trzeciego. I za friko nam skoczył pierwszy. Wow, super. Super, super, super. Okej, zobaczmy szybko, co jest na piętrze ciekawego. Czy jest tu ziarno? Są nasiona. Ziarna jako takiego chyba nie ma. Kurde, czy ja tu byłem? Komplet bielizny to było dobre na zimę. Ale my gramy tylko 30 dni. Czyli zima nas nie interesuje. Ale weźmy te dżinsy. Troszkę okalesony też. Mamy lipiec w tej chwili, przypominam. 22 stopnie. Okej, okay, weźmy jeszcze jedno prześcieradło. To już starczy w sumie. To prześcieradło też tutaj. Dobra, dom złupiony. Tak więc ja chciałbym oczyścić całe osiedle. Dobra, wracamy i ugotujmy sobie obiad. A, kurde, jak dobrze idzie. Nawet patrzcie, nie ma zombie w okolicy. Udało nam się je skutecznie odciągnąć tym samochodem. Bo to były hordy. Ja chciałem tu wjechać i no nie szło, były prawdziwe hordy. Kurde, dobry samochód, wszystkie narzędzia, wow. Okej, zasłonimy, co byśmy tu prześladło. Dlaczego tylko 30? Dalej nuda? Czy to by dość długo trwało i ja nigdy nie przetrwałem tak długo. Mój rekord to jest kilkanaście dni. Tak więc... To będzie chyba spore dokonanie, 30 dni, ale też zrealizowanie nieco celów, nie? Tak jak mówiłem. Bo przetrwać moglibyśmy bardzo łatwo, siedząc w domu i nic nie robiąc. Nie? Okej. Okay. Ugotujmy coś. Czyli tak naczynia możemy trzymać. Trzymajmy naczynia do gotowania. W piekarniku w sumie. Nie takie... Okej, okay. Rzeczy do gotowania, których nie możemy zjeść, trzymajmy powiedzmy tu. O, miskę też możemy tu wrzucić. Dobra, odłóżmy też... Albo dobra, ile to zajmuje miejsca? Niewiele. Odłóżmy te nożyczki, prześcieradła i książkę. Jest prawie zapełnione. A chwila, jeszcze mamy do zasłonięcia okna, drzwi. Bierzemy te prześcieradła. Zakładam ogródek, czy 30 dni to za mało? Celem tej serii jest też założenie ogródka. Czyli... Ja nie wiem dokładnie ile dni tu rośnie coś, ale... No na pewno nie kilka, raczej kilkanaście, tak mi się wydaje. Ale to będziemy to robić, bo to jest jeden z celów tej rozgrywki. Okej, okay, jeszcze drzwi tu... Z tej strony. Okej, okay. Czas na obiad. I zobaczmy, czyli ja teraz nie muszę wyjmować rzeczy i bohater sam je weźmie z okolicy. Zobaczmy, czy możemy coś ugotować ciekawego. Gotowanie. Mamy pierwszy poziom gotowania, czyli dodamy wartości kalorycznej. Kurde, nie mogę zupy albo czegoś takiego? Kurde, patelnia by się przydała. Czyli możemy zrobić sałatkę z szynki i papryki. Dobra, zróbmy. Potrzebujemy patelni, kurde. Czyli szynka z papryką po prostu na surowo. Szału nie ma, ale... No dobra. Od czegoś się zaczyna? Też mógłbym doprawić, gdybym miał sól i pieprz, czy coś tam. No dobra. Czy wszystko zużyliśmy? Nie. Szynka jeszcze jest. Ale papryka cała poszła na to. Dobra, ile to ma kalorii? Okej, zjedzmy to całe. Też przygotowane dania są jakieś interesujące i smaczne, tak więc redukują też, poprawiają nastrój. To jest kolejny plus. Dobra, miska. Odłóżmy miskę tutaj. Nie było to zbyt pożywne, ale dobra.
Weźmy te lody. Zjedzmy troszkę więcej tych lodów. Papierosa też? Czy da się w tej grze uratować jakąś żywą osobę? Na razie bohaterzy niezależni, czyli inni ludzie, którzy przetrwali, są w modach jedynie. Ale plan deweloperów jest taki, żeby to dodać. Czyli prędzej czy później pojawią się bohaterowie niezależni. Okej, chyba całe te lody, resztę tych lodów zjadłem, zapalmy. Jak waga? A, dobre pytanie. Rośnie, pokazuje, że rośnie, ale mamy taką samą, zaczynaliśmy mając 80 kilo, czyli jest ok. Waga jest w miarę stabilna, troszkę delikatnie może rośnie, ale ogólnie jest ok. Dobra, moi drodzy, połowa dnia, dobry czas na przerwę. Kurde, idzie bardzo dobrze. Idzie idealnie wręcz. I to mnie martwi, bo to ta dobra karma będzie musiała być zbalansowana czymś okropnym. Ale zobaczymy. Dobra, parę minut przerwy, zapraszam za kilka minut, czyli gdzieś tak o 20 i potem jedziemy jeszcze godzinkę do 21. Dobra. Dobra, moi drodzy, kończymy przerwę, jedziemy dalej z koksem. Bardzo udany dzień jak na razie. Troszkę tutaj poczytaliśmy, ale dobra, idziemy łupić kolejne domy w okolicy. Dobra. Czyli ten dom złupiony. Sprawdźmy samochód. Też te skrzynki pocztowe też warto sprawdzać. Czasami może być coś ciekawego. Jak mniej więcej wrażenia z CK3? Ogólnie pozytywne. Zapalniczka, okej. Okay. A, czy kluczyki są? Nie. Okej. Okay. W bagażniku coś ciekawego? Okej, okay, pusty kanister. O, to może być użyteczne. Opona do auta sportowego. Nie wiem, czy się przyda, ale pompkę do kół, kurde, wrzućmy do bagażnika naszego nowego wozu. Gdyby zaszła taka potrzeba, to będziemy mogli dopompować. Okej, czyli to już jest ta szosa przy centrum medycznym. Czyli tak daleko nie idziemy. Zobaczmy. Tutaj. Znaczy jest dużo lepsze niż Imperator Rome, to na pewno. Okej, tu może być sporo zombie, bo się wbiły. Widać rozbite szyby, ale chciał... O kurde, dobra. Czy ryzykować łupienie tego domu? Czyli po cichu to zrobimy. Można spróbować, ale ta horda mnie nie... Ja nie chciałbym, żeby ta horda się zbliżyła do naszej bazy. Zamknięte. A, przelej paliwo z czarnego, tak, tam... Może być paliwo technicznie. Okej, okay, usuńmy... Zobaczmy, czy mogę usunąć odłamki. Mogę. Czyli nie poranimy sobie dłoni, tak jak wcześniej. To może być więcej zombie w środku. Okej, okay, to jest jedno. Okej, okay, niebezpiecznie. Dobra. Tu się zaraz wedrze bardzo dużo zombie. Okej, okay, uciekamy. Dobra. Może poranimy sobie dłonie, ale nie mam wyboru. Nie poraniłem chyba. Dobra, spadamy stąd. O kurde! Okej, okay, dobra. Musimy odciągnąć, zwróciliśmy uwagę hordy. Ale czy zraniłem sobie dłonie? Nie, okej, okay, świetnie. Mieliśmy fuksa, bo tam były odłamki szkła. Jak ich zgubić? Okej, okay, wiem, chyba trik z płotem. To jest najlepsza opcja. Trik z płotem zawsze działa. A to nie był dobry pomysł. Znaczy ogólnie nie warto ryzykować w tej grze, bo... Ale to nie był dobry pomysł.
Dobra, wiecie co? Ja wykorzystam ten moment, żeby całą tą mega hordę stąd odciągnąć. O kurde, wow, to jeszcze chyba takiej grupy nie było. Dłużej. Ja chcę odciągnąć też... O, od tego sklepu... O, złupimy sklep spożywczy. Odciągnijmy wszystkie zombie z tej okolicy. Okej, tylko teraz uniknąć. Pielgrzymka, tak. To ja chcę się upewnić, że za nami idą. O kurde, o mord... O nie. Jak tam zmęczenie, mamy kondycję, ale kurde, jest napad paniki, żeby nie było ataku serca czy coś tam. Okej, ale dobra, mamy ładnie, ładne stado. I teraz zrobimy to, co zawsze robiliśmy, czyli idziemy tutaj i przeskoczymy przez płot, przez który zombie przeskoczyć nie mogą. Jedyne czego jestem ciekaw, czy zombie mogą rozwalić ten płot. Tego jestem ciekaw. Ale jeszcze takiej hordy nie było. Dobra, jest płot, ale troszkę nasz bohater się uspokaja. Troszkę głodny, co jest troszkę niepokojące, ale dobra. Odciągnijmy w cholerę tą hordę. Będziemy mieli spokój na północy. Wow. To było trochę stresujące, ale dobra. Ale jest sukces. Okej, godzina 18, ja chciałbym program obejrzeć. Przeskoczmy przez płot. O nie! O kurde, plecak zostawiłem tam. W którym były łupy. No dobra, mniejsza z tym. Program telewizyjny obejrzyjmy. Słyszę zombie, ale to chyba... Watch. Kurde, już myślałem, że nie ma prądu. Miejmy oko, bo... A kurde, tam plecak. A, bo właśnie przeskakując przez płot odrzuca się to, co ma się w lewej ręce. Coś tu się wbija. Kurde. Czy oglądać ten program? A on już się skończył chyba. Dobra, jest 18:30. Okej, zobaczmy jak to wygląda. O kurde, część jednak tędy przeszła. Kurde, jak to możliwe? Dobra, odciągnijmy ich. Ej, jak to możliwe? Są inteligentni i tędy przeszli? Czy to jest tylko część tej hordy? Możliwe, że to jest tylko część tej hordy. Ale dobra, odciągamy ich stąd tak czy inaczej. Ale kurde, okej, to był błąd, żeby tam siedzieć przy tym telewizorze. Tuż obok było to. Okej, tam część została. Jak to się upewnić, że wszystkich zgarnę? Czyli tych też. Okej, dobra. Okej, tu ryzykuję już jak cholera. To nie jest mądre. Ale przynajmniej zwróciliśmy uwagę całej hordy. Rozwalili płot? Poważnie? Rozwalili płot! Okej. Zaraz zobaczymy, ja pójdę w tym samym kierunku. A, musieli rozwalić płot, kurde. Czyli ten trik działa, ale nie na w przypadku mega hordy. Okej, zrobimy inaczej, odciągniemy ich troszkę dalej w tym kierunku. Zobaczymy, przy odrobinie szczęścia będę w stanie zgarnąć... ten plecak. Zobaczymy.
Dobra. Czyli teraz chcemy ich zgubić. Więc skradanie się. Taki lekki bieg. Zrobimy dość duży łuk do tego miejsca, gdzie przeskakiwaliśmy. No i zobaczymy. Wydaje mi się, że ich zgubiłem, ale... Nie widzę nic. Tu jest ich wciąż trochę. Dobra, chodźmy gdzieś tu, w tym miejscu. Do szosy. Gdybym miał koktajl Mołotowa, to tak mógłbym spalić tą hordę. Teoretycznie. Okej, zombie za plecami. I kolejne, okej. No, spróbujmy je wyeliminować. Ciekawe, czy w kostkę mogą ugryźć, czy coś tam. Dobra. Gdzie było to miejsce? Gdzie jest plecak? Ale ja nie widzę, chyba muszę tu wyjść. Nie. Gdzie było to? Chyba dalej, na północ. O, jest plecak. Okej. Czy jest dziura w płocie? Nie widzę dziury. Nie, okej, nie wiem, jak to się stało. Weźmy plecak. Tylko nie do lewej ręki, bo być może będziemy przeskakiwać znowu. Jest dziura? A nie, o! Hej, chwila. To jest chyba dziura. Czy nie? Dlaczego widzę tutaj? Co jest po drugiej stronie? Nie rozumiem. Co tu się wydarzyło? Bo przeskoczyć nie przeskoczyły, chyba że są inteligentne, bardziej inteligentne niż ostatnio i obeszły płot. Chyba przeszły naokoło. Dobra, przeskoczmy tutaj. Okej, okay, zmęczenie, musimy na to uważać. Tak, bo to było dość męczące. Dość męczący wieczór. Usiądźmy chwilę. I poczytajmy. O, kurde, nie możemy. Oby to nie była część większej hordy. Też głód. Dobra, chwila przerwy, poczytajmy troszkę więcej. Żeby nabrać oddechu. Mam jakieś jedzenie przy sobie? Chyba nie, nie? A, kurde, dobra. Wracamy do bazy, zjeść coś. Ale też dokonamy inspekcji, bo to mnie zastanawia. Jak to możliwe, że... A tu mogą być wciąż zombie. Może złupimy jednak ten dom. Jak to wygląda na północy? Płot jest cały. Czyli zombie musiały obejść. Dobra, wróćmy tu. Muszę jakoś zaznaczać domy, które złupiłem. A to
chyba wszystko złupiłem, nie? A, dobra, tu złupiliśmy wszystko, okej. Mniejsza z tym. Zacznę do tego domu. I to będzie ostatnia rzecz tego dnia. Czyli patelnia by się przydała, troszkę jedzenia. Okej, dobra, oby nie było alarmu, oby nie było alarmu, oby nie było alarmu. Kibilardowy nie jest zbyt dobry. Okej, nie ma. Spoko. Senność. Ale to jest dobra godzina. Słychać zombie. Okej, ja nie wiem ile ich jest, nie chcę ryzykować i otwierać tu drzwi. Bo nie wiem ile ich jest. A! Okej, zobaczmy jak tam sytuacja na północy. Okej, chyba jest spoko, możemy ten dom złupić. Mapa do zaznaczenia budynków by się przydała, tak, tak, tak. Jedzenie. A! Kurde. O, mamy... Okej, makaron. A, wiem jak zupę, kurde, mogliśmy zrobić. Do garnka trzeba nalać wodę najpierw. Okej, wszystko jasne. Ale dobra. W sumie wyposażmy z powrotem ten plecak jako dodatkowy. I tu wkładajmy rzeczy. Okej, pieprz, świetnie. Sam w sobie jest fatalny, ale to jest przyprawa, która wzbogaci smak naszych dań. Czyli spoko, to mi się podoba. Też patelnia byłaby idealna. Łosoś zgniły, okej. A my też słaby żołądek, czyli nie możemy ryzykować z czymś takim. Okej, to jest ciekawego, lodówka. Okej, więcej lodów, spoko. Zjedzmy to od razu w sumie, połowę wręcz. Czy streamowanie to mój zawód? Streamowanie i kanał na... historyczny kanał na YouTubie. W sumie to... Tak, te dwie rzeczy. Ale z jednej bym tylko rzeczy nie wyżył, czyli to jest zarówno historyczne materiały na YouTubie, jak i streamowanie. Pola roślin ton drugi? Nie mamy. Weźmy też zasłony, bo u góry mamy bez zasłon okna też. Okej, 22.50, musimy wracać i pójść spać niebawem. Zapalmy też. Okej, tu jest skrytka na narzędzia. Albo i nie, okej. Dobra, żeby ten dom był, żebyśmy mogli odhaczyć kolejny dom, to złupmy też to, co jest u góry. Potencjalnie. Parasol. Kurde. Użyteczny, bo tu, jeżeli będzie się chodziło na deszczu, to można się przeziębić. I też może służyć jako broń. Okej, kolejne prześcieradło weźmy. Weźmy też wybielacz. Nie wiem, czy się przyda, ale może będziemy robić jakieś porządki. Okej, masa prześcieradeł, czyli to nam wystarczy. Też zrobimy sobie improwizowaną linę.
Ponieważ gdyby doszło do oblężenia naszej bazy, to moglibyśmy uciec przez okno. Powiedzmy, zombie by się wdzierały po schodach na pierwsze piętro. Moglibyśmy je przechytrzyć, uciekając po linie. Okej, to są dość dobre spodnie. Weźmy je. A, przeładowane, dobra. Do tego plecaka. Też te skarpety. Też możemy wziąć. Dobra, kolejny dom złupiony, świetnie, to mi się podoba. Wciąż szukamy patelni, ale to, no, to nie jest zbyt poważny problem. Rozgrywka idzie bardzo, bardzo dobrze. O kurde, to prawie północ. Wow, to, okay, to jest troszkę niebezpieczne. Jak widoczność? Okej, to mamy lampy, ale jak widzicie, widoczność jest fatalna. Latarkę chyba mamy, z tego co pamiętam. Ale dobra. Szybko do bazy. Okej, bardzo udany dzień. Dobra, rozładować ekwipunek w tej chwili. Dobra, te ubrania potem u góry. O, program telewizyjny. Ale to nie... Okej. To chyba nie będzie program edukacyjny. Nie. Wiecie co? Ten ekwipunek ogarniemy kolejnego dnia. Ostatnią rzeczą, którą zrobimy, to ugotujemy sobie tą zupę. Czyli cały gar zupy. I miejmy nadzieję, że to wystarczy na kolejny dzień. Zaraz zobaczymy, co tu ciekawego możemy upichcić. Soli chyba nie mamy, co jest problemem, ale... Dobra. Napełni wszystko. Kiedy Q&A? Nie wiem, nie wiem. Być może, jak będę miał tam coś około 100 tysięcy subów, to na głównym kanale coś takiego zrobię. Okej, okej, możemy zrobić... Ugotować makaron, zrobić gulasz albo zupę. Ugotujmy makaron. Być może potem ten makaron będziemy mogli jakoś przetworzyć. Okej, czyli jest makaron. Czyli garnek z makaronem. Włączmy piekarnik. I poodkładajmy w tym czasie niektóre kolejne rzeczy. Pieprz. Troszkę więcej jedzenia. Dobra, może pójść tu. Hekezę emotkę widać. Przynajmniej ja widzę. Okej, zobacz, żeby nie przygotować tego, zobaczmy. Prawie gotowe. Dobra. Sam w sobie makaron jest dość nudny, jak widzicie, zwiększy przygnębienie. Więc zobaczmy, czy jakiś sos, czy coś tam będziemy mogli przygotować. Mamy tylko makaron. O, dobra. Coś ciekawszego robimy. Dobra, czyli makaron... Okej, z pieprzem i mięsem. No, dobra. Lepsze to niż nic. Sól na pewno by się przydała. Czyli weźmy szynkę. Szynka, która sama w sobie jest troszkę słona. No nie wiem, czy to będzie dobre. Zaraz zobaczymy. Okej, możemy z tego zrobić miski. Czy to będzie lepsze? Dobra, zróbmy miski. Nałóżmy to do misek. Okej. Dobra. Zobaczmy, co tu stworzyliśmy. Czy to jest zjadliwe.
A całkiem nieźle. Nie idealnie, ale może być. Aha, czyli garnek opróżniony, świetnie. Wyłączmy piekarnik, bo nie chcemy pożaru wywołać. I miskę makaronu z mięsem, z szynką. Kurde, już druga. Okej, to nie było na tyle pożywne, jak myślałem. Dlaczego piszę surowe, skoro ja to przygotowałem? Dobra. Idziemy spać. Coś się wbija?